Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. 10. etap Vuelty i Primož Roglič wygrywa po raz trzeci oraz obejmuje prowadzenie w hiszpańskiej Vuelcie. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was wydarzenia na najważniejszych wyścigach. Słuchajcie, Słoweniec, mistrz Słowenii, drugi kolarz Tour de France, zwycięzca Liège-Bastogne-Liège. To jest imponujące, jak Primož Roglič utrzymuje wysoką dyspozycję, nie tylko w tym sensie, że zajmuje dobre miejsca, ale jak cały czas jest dynamiczny od zdjęcia lockdownu, bo on jeszcze w czerwcu został mistrzem Słowenii. Oczywiście Mistrzostwa Słowenii są niewielkim wyścigiem, ale tam ścigał się i w wyścigu ze startu wspólnego, gdzie wygrał, i w czasówce, gdzie przegrał, ścigał się z Pogaczarem już na wysokim poziomie. Potem w lipcu trenował, w sierpniu Tour de Lens, wygrane Dauphiné Libre, z którego się wycofał, Tour de France, który jechał rewelacyjnie do tej ostatniej nieszczęsnej czasówki, potem Mistrzostwo Świata, potem Liège-Bastogne-Liège i teraz, słuchajcie, Vuelta, na której już wygrał trzeci etap. Może być tak, że Roglič jednak jest kolarzem na Vueltę, a nie na Tour. Może ta jego właśnie dynamika jest tą jego najbardziej eksponowaną i najważniejszą cechą, dzięki której jest w stanie wygrywać najważniejsze wyścigi, ale nie wszystkie najważniejsze wyścigi. Tour de France w tym roku rozgrywany był w dzikim tempie, jednakże to jest wyścig, gdzie to bardzo, bardzo wysokie tempo jest na przykład utrzymywane przez dłuższy czas. Roglič najlepiej wygląda na to, chociaż w przeszłości też dobrze spisywał się na tych najdłuższych podjazdach, ale wygląda na to, że jego tą najważniejszą cechą jest przyspieszenie z wysokiego tempa, zrobienie przewagi, i to zrobił na finiszu 10. etapu. Ciekawy etap, męczący, niby na profil płaski, ale tego przewyższenia w sumie tam gdzieś się cały czas zbierało, niewielkie zjazdy, niewielkie podjazdy, może nie jakieś hardkorowe, ale wystarczające i do zrobienia selekcji, i do odhaczenia sprinterów, trochę wiało. W międzyczasie były genialne widoki kantabryjskiego wybrzeża, piękna okolica, aż chciałoby się tam pojechać. No i finisz na takim niewielkim podjeździe. Takie finisze są bardzo ciekawe na wielkich turach, bo one mieszają. One mieszają zawodników, specjalistów wyścigów klasycznych, takich z dobrym przyspieszeniem, z mocnym kopytem, z tymi zawodnikami, którzy w klasyfikacji generalnej walczą i potrafią. Tam zdarzają się jakieś różnice, istotne są bonifikaty, czasami ktoś się zagubi. No i Roglič wydawało się, kiedy Tim Ineos robił tempo, wydawało się, że gdzieś jest z tyłu, ale odnalazł się na kilkaset metrów przed metą i jak przyspieszył, to nikt, absolutnie nikt nie był w stanie odpowiedzieć na jego atak. Bonifikata, kolejna bonifikata, jeżeli Kurczą wygra z niewielką przewagą, to będą właśnie bonifikaty, ale myślę, że wyścig rozstrzygnie się na większe różnice tak naprawdę. Bonifikata sędziowie, mimo że tam była jakaś niewielka przerwa, no to sędziowie nie zaliczyli różnicy czasu do ósmego zawodnika, do Martena. W związku z tym pierwszy tak naprawdę z faworytów, zawodników wysoko będących w generalce, którzy dostał 3 sekundy straty, to był Poels, który był 12, Carapaz 14, Mas 16 i tam gdzieś się też zaplątał Hugh Carty. Hugh Carty już nawet z 10-sekundową stratą. Natomiast Roglič dostał bonifikatę i to wystarczyło do zrównania się w czasie z Carapazem. To jest podobna sytuacja jak na Giro d'Italia, tylko że tam to było przed ostatnim dniem, tutaj mamy jeszcze sporo wyścigów do rozegrania. Natomiast ciekawe jest to, że na Giro o przyznaniu ruchowej koszulki decydowały setne części sekundy uzyskiwane podczas czasówek. Tutaj czasówki jeszcze nie było, dlatego o tym, kto do jutrzejszego etapu przystąpi w koszulce lidera, decyduje mniejsza suma miejsc zebranych na etapach, dzięki czemu Roglič jest liderem, no i będzie bronił czerwonej koszulki na dwóch, przynajmniej na jednym, bo jutro, zobaczymy to w niedzielę, ale są teraz dwa etapy bardzo ciężkie, górzyste w Asturii,
najeżone stromymi podjazdami na wąskich szosach z ciężkimi końcówkami. No i to będzie bardzo duże wyzwanie zarówno dla rodzicza, jak i dla jego pomocników z Jumbo-Visma. Pamiętajmy, że wycofał się Tom Dumoulin, który był jego głównym, jednym z jego głównych pomocników, ale Dumoulin w przeciwieństwie do rodzicza no już nie zniósł tego skróconego, najeżonego wyścigami i wysiłkami sezonu. Wymęczony wrócił do domu. Jutro, tak jak mówiłem, Lagos de Somiedo, bardzo ciężki podjazd do mety, ale w sumie cztery duże podjazdy, oprócz tego kilka mniejszych, nawet takich bez premii, a w niedzielę słynny podjazd Potwór, podjazd Monstrum, czyli Angliru. Po tych dwóch dniach zobaczymy, komu w ogóle nogi nie odmówią posłuszeństwa. Roglic wydaje się być zawodnikiem, który właśnie na tych ekstremalnych stromiznach może się spisać dobrze. Prognozowany jest jeden z najlepszych w historii czasów wjazdu na Angliru, patrząc na to, co się dzieje w tym sezonie. Zobaczymy. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak Roglic radzi sobie w całym sezonie. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak podniósł się po tej druzgocącej porażce na Tour de France. Już rozpoczęliśmy dosyć ciekawą dyskusję na Twitterze na temat tego, że być może jednak ta jego przeszłość w skokach narciarskich, która jest nieco anegdotyczna, może tak naprawdę powoduje, że ten gość ma naprawdę bardzo, bardzo silną psychikę. No bo jednak, żeby skakać na dużych skoczniach, no to trzeba mieć troszkę kabelki odpięte. Tyle ja, słuchajcie, świetny etap, szykujcie się na górski festiwal w sobotę i w niedzielę, bo to już jest końcówka sezonu i to mogą być jedne z bardziej spektakularnych etapów w tym roku. Dziękuję Wam uprzejmie i do zobaczenia jutro wieczorem. Cześć!